Witam wszystkich na moim kanale Danek Audia 4. Dzisiaj jest sobota, 4 maja. A jak sobota, to standardowo giełda Kłodzko. Już dawno nic nie nagrywałem. Jak tylko sobota, to tylko zapraszam wszystkich na giełdę do Kłodzka. Do Kłodzka, do Kłodzka. Te ludzie są już rozstawieni. No i standardowo idziemy przez bramę, kupimy bilet 2,50, bilet wstępu na giełdę i standardowo, co uda nam się ciekawego zobaczyć, kupić, wszystko nagramy. Już widzę, że przed giełdą też się panowie rozstawili. No i standardowo włączymy się już po kupieniu biletu przy kasie. Idziemy zobaczyć przed giełdą, co jest ciekawego. Dobry. To są kroczki takie do układa. I się buta układa, tak? Tak. Jaka cena? 15 zł. Dobra, idziemy do kasy, jest bilet. Dobry. Gdzie? Bilet zakupiony. Wchodzimy. Nie, nie. Co ty nie handlujesz niczym? Przed handlowaniem kupuję. Proszę? Przed handlowaniem kupuję. Idziemy na Królestwo Kartonów z Niemiec. Może ciekawego będzie. Dobry. Nic ciekawego. Dar. Zegar, jaka cena?
On działa? Tak. On nie powiem panu, tam z niebieskiej bluzy. Tu jeszcze kluczyk jest. Angielska. Te motyle jaka cena? Słodka. Wyrosły. Cześć kolego. Cześć. Od kiedy ty w Płocku? Na giełdzie. Od kiedy w dwójkę zaczęli trochę. A ty handlujesz dzisiaj czy co? Nie, nie, ja w sobotę nie handluję. Ty, to może byś nam pomógł. Co? No rozładować cię. To też wasze? To mi... I tutaj, weź, bo musimy popnąć. Jak się zbiera, to się muchy zlecą. Eros Ramazzi. Bo nie wiem, czy jednej nie mam. Tomasz. I tu już mam. Tomasz. Ja już tutaj nie mam. Jeszcze tam zobaczymy. Tomasz. No, na pewno mam dużo jego płyt, bo na lubię. Jeśli coś dobrze mam aplikację, bo... Co jest to? Nie, jeszcze. Wygląda na właśnie...
Na to wygląda, nie? Tak, podziękuję za to. Należy są na ściany i tak. Najlepiej ona trzyma. Tak się to zależy, bo to tak wiadomo od pH ludzkiej skóry, nie? Ale ogólnie nie wiele to nie jest. Dobry. 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 A, witam. No, przyjechałeś? Przyjechałem, już mówiłem, że przyjechałem. Kiedy chcę coś kupować. Zajebiste, ma tam facet ten. Co? Wazon z Murano. Co? Może w ogóle 400 by chcę, jest drogo. Tego Murana, to ma wszystko, kurde. A to co to może być tam? Przykręcane do czegoś. Przykręcane do czegoś. Rowerów na boku. Potrzymać. Rowerów na boku. Tak? No. Potrzymać. To 100%. Jaka tam firma jest? Gwarancja do bramy i średnio jest 1949. Ja nie wiem, to musi być. To trzeba. Adolf? Nie, co? Czy tylko ty? Tak. A będzie. Nie, ja ci samej nie sprzedam, a co ja zrobię z późnym narzędziem? No. No to jest do makity. Ale ładowarka jest z tego, z kompletu tu. Ale pytam się pana, czy jedzie pan za tak. Nie, ja to od kompletu nie mogę. Tu nie zabinam, tylko że mniejsza. Półtora, chyba, czy dwa. A tego jest tam. O, nie rzucaj. Lornetki w jakiej cenie? Różne, po 8, 9, 6 dych nawet. Szybka aktualizacja. Do godziny 8. Nic ciekawego na giełdzie.
But I sent them, you burn. Ejsem, tam gdzie byłem w Niemczech chyba. Te filiżanki w jakiej cenie? Proszę? Jaka cena? 32 zł. Lichte. A ta doniczka? Simpson. Dobra, ma czegoś innego. Silnik. Proszę, można na aukcie patrzeć płyty? Dzień dobry. Jesteśmy już w domu po giełdzie. Teraz moje podsumowanie dzisiejszych zakupów z giełdy. A udało mi się kupić 3 rzeczy. Owocarkę bursztynową, owocarka ząbkowice migdały w wysokości 20 cm na szerokość 19,5, też 20 prawie. Do tego kupiłem w stanie bardzo dobrym. Za zakupy dałem 25 zł. Do tego 3 łyżeczki piękne, kolekcjonerskie. Łyżeczka pierwsza z kogutem. Tak się prezentuje. Za 3 łyżeczki dałem
6 zł, po 2 zł za sztukę. Tutaj ze słonikiem mosiężna. I do tego banknot 10 zł z Józefem Bemem z 1 czerwca 1982 roku. W stanie bardzo dobrym. Tu tylko trochę przybrudzone. Stan bardzo dobry. Za banknot dałem 2 zł. Banknot do mojej kolekcji banknotów polskich. Tutaj łyżeczki. I tutaj owocarka. Huty Szkła Gospodarczego Ząbkowice. Migdały. Za owocarkę pani chciała 30 zł. Ja później poszłem na koniec giełdy i udało mi się ją kupić. Pani obniżyła cenę. Na koniec za 15 zł kupiłem. Za wszystko dałem 23 zł. Za owocarkę 15 zł. Za 3 łyżeczki 6 zł, po 2 zł za sztukę. I banknot 10 zł z Józefem Bemem z 82 roku. Też 2 zł. Razem 23 zł. 23 zł, myślę, że zakupy udane. Dużo nie było, ale coś zawsze kupiliśmy. Jutro będzie giełda następna w niedzielę. Pojadę, może coś uda mi się kupić, to też zrobię podsumowanie moich zakupów z giełdy. Ale mają dzisiaj już padać deszcz. Zobaczymy, jaka to będzie pogoda w niedzielę. Jak nie będzie padało, to pojadę. Wieczorem zobaczymy, bo dzisiaj w sobotę od popołudnia ma padać deszcz. I dziękuję wszystkim za obejrzenie mojego krótkiego filmiku. Do następnego. Cześć.